Dobry. To idziemy dalej. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł.
strechulec w życiu. A to kto to? Ej, wstawaj! Sio, do budy mruczeń. Wstawaj! Co się dzieje? Coś ty zajedę? Jestem Geralt. Widziałeś może młodo... Tutaj? Nie, dużo mnie omija. Bo czy jesteś? Cieszę! Zejdź do mnie! Dobra! Już schodzę! A co ci dopiero? Wiesz, żałuję tylko jednego. Nie żyję. Zaraza.
uciekał przed biesem. Za wolno. Ciekawe, jak to trafił. Kończmy to.
Pięknie. Ciemno, jak w dupie i oczywiście co? Domek. Świetlik zatrzymał się przy chatce. Muszę tam zajrzeć. Może lepiej tam nie zaglądać. Zamknięte. Jest tam kto? Zaraza. Co? Nie zrobię ci krzywdy. Otwórz. No i konspiracje szlak trafił. Coś ty za jeden, czego tu szukasz? Mówią na mnie Geralt. A wy coście za jedni? To Wiedźmin. Słyszałem balady o nim i tej czarodziejce. Jak jej było? Cichaj! Yennefer. Czarodziejka to Yennefer z Wengerbergu. O, to to! Jej oczy miotają błyskawice, a serce jak bryła lodu. Jak to szło? Jak pragnę zdrowia. Ogarnijcie się, chłopaki. A ty tam za drzwiami, Geralt? Dobrze mówię? Tak, Geralt. Tutaj, Geralt. Przejdźmy do konkretu. Przeżyliśmy katastrofę miasta. Kilku moich chłopaków zebrał niebezpie, aż w końcu znaleźliśmy schronienie tutaj. Ta wyspa jest pełna niebezpieczeństw. Na tę wyspę nie da się trafić w zwykły sposób. Katastrofa morska to nie jest zwykły sposób. Dajżej spokój. Dobrze wiesz, o co ma... Ja wytłumaczę. I Ferenc kupił od kapitana magicznego świetlika. Który ponoć znał... Ta rozmowa za bardzo... Jeśli to demon, to teraz będzie próbował nas zwie... Nie jestem demonem. Przekonam was. Niby jak? A jeśli znajdę waszych przyjaciół? No, to nie będzie... Ilu ich było? Trzech. Ivo, Gaspard i Ferenc. Ten Ivo. Kretyn, uparł się, że przeszuka jaskinie na wschodzie. Nie zdołałem wybić mu... Gdzie poszedł? Na zachód. Ponad Ferenc. Gdzie szukać go? Powiedział, że nie możemy siedzieć. Widział latarnię i powiedział, że wejdzie nasz... Postaram się odnaleźć wszystkich trzech. Cieszę się, że rozumiem. Nie lubisz srebra, co? Thank you.
To jest spotkanie tego. Patrzę. Nie dokazuj nawet. Co? Kim wy w ogóle jesteś? Rabenici wspólnicy. Wycena nieruchomości, ubezpieczenia, Ja nazywam się Gaspar Suter. Dla przyjaciół śpioch. Spałem nawet podczas tam... Szkoda, że tylu zginęło. Przyjaciele prosili. Niestety, oni już nie żyją. Widziałem, jak Iwo osaczają. Wracajmy do chaty. Szkoda chłopaków. Tylko muszę cię uprzedzić, że cierpię na narkolepsję. Wiem, co to narkolepsja. No, to... Kończmy to. To silniejsze ode mnie. Wybacz. Obudź się. Już, już. Jeszcze chwilka. Wstawaj. Wiesz cokolwiek o tej wyspie? Prawie nic. Nie ma jej na żadnej mapie. Tak bywa z zaczarowanymi wyspami. Myślisz, że jest zaczarowana? To jedyne, co wiem na pewno o tym miejscu. Wam zaraz się wykopę. Wstawaj. Nie chcę do szkoły. A co ty robisz na tej dziwnej wyspie? Szukam kogoś. Tutaj? Tak wypadło. Nie masz ochoty o tym rozmawiać? Nie bardzo. Przyprowadziłem waszego przyjaciela. Doprawdy? On już się odezwie. Nie śpi. Ja nie śpię.
Tu Gaspar! Odsuńcie się, otwieram drzwi. Gaspar! Coś ty taki niewyraźny. Tam zaraz niewyraźny. Niewyspany jestem. Co z pozostałymi? Jednego znalazłem w pobliżu legowiska potwora. Niestety był już martwy. Drugi na moich oczach spadł ze skały i złamał sobie kark. Cholera! Rabenik kazał mi pilnować tę pierdolę. To był jego siostrzeniec. Dziękuję za pomoc. Wszystko nie tak. Możecie wrócić ze mną. Mam tu łódź, ale najpierw muszę kogoś... Szarowłosą dziewuszkę? Tak. Przykro mi. O co chodzi? Jest zimna i leży bez ducha. No tak. Siedmiu krasnoludków. Musiała umrzeć krótko przed naszym przybyciem. Zaczekajmy przy łodzi. Siedmiu krasnoludków i śpiąca królewna. I oczywiście co? No po prostu. Ale klimat dali na to. A ciemnoroczny. Lol. Widzę, że nauki Wesemira nie poszły w las. Wiedźmin może zapomnieć o jedzeniu, o piciu, nawet o oddychaniu. Ale nigdy, przenigdy nie może zapomnieć o swoim mieczu. Tak, powtarzał to bez przerwy. I nigdy mu się nie nudziło. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. To pamiątka po kuroliszku ze spali. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji, nie ma o czym mówić. Za to ta twoja to całkiem ładnie się zagoiła. A Valach zrobił dla mnie specjalne maści. Ale to było zanim spadła na niego klątwa. Ciekawe, gdzie teraz jest. Zdjęliśmy z niego klątwę. Jest w Kermoren i czeka na ciebie. Żartujesz? Nie,
Nie żartowałbyś z czegoś takiego. Miły prezent po przebudzeniu. Ufasz mu? Valachowi? Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Czemu właściwie Avalach ci pomaga? Wiedzący raczej nie przepadają za ludźmi. Tu nie chodzi o mnie, tylko o moją moc. Zresztą, o co innego mogłoby chodzić? Avalach uczył mnie ją kontrolować i pilnował, żebym nie wpadła w ręce Eredina. O co chodzi Eredinowi? Tego, co wszyscy. Jego światu grozi zagłada i Eredin wpadł na genialny pomysł, że najedzie nasz. Ale sam oczywiście nic nie wskóra. Potrzebuje tyle, że przedostanie się tu razem z tysiącami innych Enel. Przerasta możliwości jego nawigatorów. Za to nie przerasta twoich. Właśnie. A jeśli przy tym zginę, cóż, wliczy to w koszt. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś pod... Odkąd zostawiłam ciebie i Jen na wyspie Jabłoni, a Radin i jego czerwoni jeźdźcy cały czas deptali mi po piętach. Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie znikąd zjawił się Avalach. Odnalazł portal i przeniósł nas do świata, w którym Eredin nie mógł nas wytropić chyba z pół roku. Co to był za świat, ten, w którym... Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju megaskopów. No i nikt nie jeździł konno, za to każdy miał mały statek powietrzny. Ciri, nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. Trzeba było tam zostać. W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że dziki gon zgubił mój trop na dobre. Że jest już bezpiecznie. Poza tym chciałam was odnaleźć. Ciebie i Yennefer. Ty szukałaś nas, a my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem o krok, a innym ra... Nie dziwię się. Często po prostu gnałam. No to mi... Jak tylko pojawiliśmy się na Artskellig, Eredin od razu nas namierzył. Ale okazało się, że Eredin ma inny plan. Wyciągnął filakterium i odkorkował je. To wtedy Eredin rzucił klątwę, która zamieniła Avalacha w umę? Mhm. Wtedy. Nie chciał go zabijać, tylko upokorzyć. Ale Avalach... I przy okazji połowę lasu na Artskellig. Ale też dało nam czas na ucieczkę. Avalach otworzył portal, skoczyłam. Miał być tuż za mną. Tak czy siak umówiliśmy się, że gdyby coś poszło nie tak. Ale nie udało wam się spotkać. Nie. Przeszłam przez portal i zamiast do kryjówki Avalacha wpadłam w sam środek krzyk. Ledwie uciekłam od wiedźm. Wiesz, że wziął mnie na polowanie? I ubiłam dzika mieczem. Słyszałem. W sumie to był przypadek. Tego dnia w ogóle nie chciało mi się jechać na to. Nie wzięłam żadnej sensownej broni. Chodziłam tylko po lesie i oddychałam świeżym... Dzik cię zaatakował. Mhm. Był wielki jak Tur i Świetnie ci poszło. Ludzie Barona do dziś to wspominają. To byli prości żołnierze, ale dobrze się z nimi... Poza tym wiedziałam, że klątwa postępuje. Więc zamiast... To jak to się stało, że trafiłaś do Juniora? Nie mogłam was znaleźć, a potrzebowałam kogoś, kto byłby w stanie naprawić. Zwykli rzemieślnicy nie wchodzili w grę. To musiał być ktoś, kto... Jaskier wziął sobie za punkt honoru, żeby mi pomóc. Zorganizował spotkanie z jakimś czarodziejem. Nic mi o tym nie mówił. Pewnie nie chciał cię denerwować. Stało się oczywiste, że musimy znaleźć i... Wtedy Jaskier powiedział, że jest w Nowigradzie człowiek, który może więcej niż inni. Skurwiel Junior. Mhm. Czułam, że to...
Przeczucie cię nie zawiodło. Skurwiel to... Ten cholerny prostak ubzdurał sobie, że go oszukaliśmy. I porwał. A wy go odbiliście i uciekliście na Wyspę Świątynną. Nie było czasu się zastanawiać, po prostu... Nawet się nie zorientowałam, kiedy strażnicy zapędzili mnie w kozi róg. I wtedy przeniosłaś... Wybrzeże Hindersfjall to było pierwsze przyjemne miejsce, jakie mi przyszło do głowy. Kiedyś pływałam tam z Hjalmarem. Czyli to w zasadzie był przypadek, że tam wylądowałaś. Myślałem, że się tam umówiliście za Valachem. Nie, on po prostu poczuł, że użyłam mocy. Na takiej samej zasadzie Eredin potrafił wyczuwać gdzie. Zresztą właśnie dlatego niedługo potem pojawił się tak... I znowu wszystko potoczyło się szybko. Lofoten, atak... Co ci się śniło? Bo ja miałem... Ja w większości też. W jednym czaił się na ciebie stwór, który wyrósł z martwego dziecka. No, to było okropne. Ale były też miłe rzeczy. Na przykład siedzieliśmy... To podoba mi się znacznie. Mnie też. Ale i tak zawsze wszystko kończyło się w jakiejś wieży. O czym bym nie śniła, w końcu zawsze i tak wchodziłam do wieży. Znasz tę wieżę? Wiesz gdzie? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony... Była surowa i martwa. Ale jednocześnie... Udało ci się? Nie. Zawsze kończyło się na poszukiwaniu wejścia. A ostatnim razem, zamiast wieży, zobaczyłam twój siwy łeb. Gdyby nie ta blizna nad okiem, myślałabym, że to dalej... Ja się bałem, że nie żyję. Spotkałem tu kilku krasnoludów, którzy próbowali cię obudzić. Mówili, że jest... A jednak przyszedłeś. Kto by tam słuchał krasnoludów? A propos, pewnie już się niecierpliwią. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Ker... Racja. Lepiej podróżować w konwencji... Chociaż przez portal byłoby szybciej. To w mgnieniu oka ściągnie Eredina. Ale nie... Poza tym nie cierpię portali. Zaraza. Słuchaj, musimy coś wymyślić, żeby wrócić. Będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Będą wiedzieli, jak mnie znaleźć. Już to wiedzą. Ciri, zabierz nas do domu. Córeczko,
Ależ ty wypiękniałaś. Nie stójmy tak. Chodźcie przywitać się z innymi. Nic się nie zmieniliście. Wszyscy. Takich was zapamiętałam. Co? Siostrzyczko. Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc. A Wallach wypoczywa w wieży. Nadal z nim źle. Nie stójmy tu. Chodźcie do środka. Dobrze was znów widzieć. Ja... Zostawię was, może... Triss, daj spokój. Nie, nie. Na pewno się za sobą stęskniliście. A... Nie. No? Tak? Jen, znasz dziki gon jak nikt inny. Wiesz coś o magii, którą się posługują? Nawigatorzy potrafią otwierać portale, które można kontrować magią lub dwimerytem. Wykorzystują też zimna pochodzące z pustki, przez którą podróżują. Dobrze cię widzę. Jest nas za mało. To będzie ciężka walka. Co tam, Gera? Bywaj, Ancrate. Szykuj się, Folon. Dziki Gon jest blisko. A wie? Dziki Gon będzie tu niedługo. Nadchodzi czas Ted Day Red. Czas końca. Przywiozłeś ze sobą warsztat? Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie na... Dobry pomysł. Prócz tego zamierzam przygotować moją specjalność. Mahakamski koktajl. Czy mógłby... Jasne. Jasne. W tle. O, proszę. Mam nadzieję, że ten gaz zadziała. Zadziała. Trzeba go tylko podpalić we właściwym momencie. A ta dziura zostanie już na zawsze? Dziurą będziemy martwili się po wszystkim. A teraz krok do tyłu, mistrzu Wiedźminie. Anair, Anadar, Valanda! Ktokolwiek naprawiał te mury, spartaczył robotę. Po co ten? Jest łatwopalny. Mam zamiar zdetonować go i wysadzić w powietrze. Mury twierdzy nie uciekły. Mury twierdzy są w ruinie. Może zdążymy jeszcze... Materiały mam. Jeśli trzeba, to... A Lambert?
No już go widzę, jak się bierze do murarki. Jakieś rady? Trzeba się przygotować do obrony. Widzę, że jesteś w dobrym humorze. Jeśli krwawią, to można ich pokonać. Ona jest jedną z nas, Geralt. Nie pozwolimy jej zabrać! Cholerny rubieć. Jest niewiele młodszy od Wesemira. Jakieś postępy? Prędzej zostanę hierarchą Nowigradu, niż ta machina wystrzeli. Gotowy do walki? Jak zawsze. Jak już się zacznie, nie szarżuj, dobra? Rozumiem. To nie są zwykłe upiory. Eskel. Witaj, wilku. Eskel. Nie przeszkadzaj. Muszę się przygotować. Jesteś. W czym niby płonące pociski są lepsze? Głównie w tym, że podpalają rzeczy. Dziękuję, że przybyliście. Nie ma za co. Przy okazji chyba zapomniałeś mnie zaprosić. Lepiej się nie tłumacz, Geralt. Po drodze wyładowała się na mnie i będzie nas tak. Tak. Mam nadzieję, że wiesz. Rozejrzyjmy się tu trochę. Tak, walka z dzikim gonem to będzie coś innego niż partyzantka. Tak? Roż. To ma być twierdza. Jak mamy się bronić w tej ruinie? Kiedyś bałam się ćwiczyć na grzebieniu. Te wszystkie siniaki. Po tym, jak zostawiłaś mnie... Podróżowałam przez czas, przestrzeń, różne wymiary. Widziałam domy ze szkła, biegałam z jednorożcami po krańcu świata. Mieszkałam nawet w podwodnym królestwie. Wolność. Zawsze lubiłaś. Dalej lubię. To czemu wróć? Bo się nią zachłysnęłam. Kiedy wszystko jest w zasięgu. Jak to jest podróż? Przyjemnie. To trudne? Z początku było, ale z czasem stało się oczywiste jak jazda konna. Założę się, że wielu czarodziejów chciałoby się tego nauczyć. Pewnie tak. Ale Avalach twierdzi, że nie mają odpowiedniej wiedzy ani umiejętności. On sam uczył się tego 400 lat. I tak umie tylko wykrywać istniejące portale i przenosić się przez nie. Ja mogę iść, gdzie chcę i kiedy chcę. Wiesz... Dobra. No więc chciałbym ją gdzieś zabrać, jak już będzie Tyle podróżowałaś, dobrze ją znasz. Może masz jakiś pomysł? Ja zastanawiałem... Pojedź z nią do pierwszego lepszego zajazdu. Zapłać za miesiąc z góry. Tak po prostu? Tak po prostu. Jak to się dzieje, że Ery...
Kiedy przenoszę się ze świata do świata, wywołuję jakby falę, którą może wyczuć ktoś odpowiednio wyszkolony. Tak przynajmniej twierdzi Avalach. I on też to potrafi. Czyli w zasadzie nie powinnaś korzystać ze swojej mocy. Na szczęście to działa tylko na długich dystansach. Kiedy przenoszę się na małe odległości, zakłócenia są praktycznie niezauważalne. Muszę lecieć. Dobra, pod... Widzę, że jesteś w humorze. Cieszę się, że ją sprowadziłeś. Dobra, na tym skończymy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.